Sponsorem programu jest Tauron, sprzedawca instalacji fotowoltaicznych. Witam Państwa serdecznie ze studia telewizji TVT. Witam Państwa, Jacek Bednarek. Zapraszam serdecznie do obejrzenia 11 odcinka Gwiazdozbioru Śląskiego Sportu. Dziś moim gościem jest znany kolarz, znany polski i śląski kolarz, zwycięzca Tour de Pologne w 1966 roku, trzykrotny mistrz Polski w wyścigu górskim, trzykrotny uczestnik Mistrzostw Świata, czterokrotny uczestnik wyścigu pokoju. Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu, pan Józef Gawliczek. Witam pana serdecznie. Co u pana słychać, panie Józefie? No, na mój wiek to już różnie słychać. Co jest najbardziej smutne, to coraz mniej ze sportem takim, że mniej słychać, a szczególnie w naszym regionie śląskim. I myślę, że czeka się na młodych, zdolnych ludzi, którzy znowu wejdą na areny światowe i będą dobrze reprezentować. Tego sobie wszyscy życzymy oczywiście. Panie Józefie, jak to było z tym rowerem na pierwszą komunię? Na pierwszej komunii, to o takich małych rowerach nie było mowy. To był rok, chyba ja wiem, 49. Czyli prawie co po wojnie. Tak, zaraz po wojnie, gdzie było z wszystkim problemem z ubiorem i tak dalej. Zmieniło się i w kościele, zmieniło się i w życiu codziennym, także to jest dawno i z rowerem nie było. Ale ja zacząłem jeździć na rowerze ojca, kiedy jeszcze nie mogłem sięgnąć, bo to męski rower, to trzeba było kręcić prawą nogą na podrurku. Czyli jeździł pan pod tym, tak. Pod pokładem, tak jakby to powiedzieć. Tak. Okej, to jak zaczęła się pana kolarska przygoda? Pamięta pan swój pierwszy trening? Pamiętam i wspominam bardzo często. Otóż mnie interesował wyścig pokoju, to już pamiętam. Jeszcze kiedy tylko był Warszawa-Praga albo Praga-Warszawa. Czyli Niemcy, NRD w tych pierwszych wyścigach nie brało udziału. Nie, absolutnie. To już 48, 49. A potem już były wiadomości, w latach 50. już były wiadomości Tour de France. Mnie ciągle, sam się jeszcze dzisiaj zastanawiam, że interesowały mnie góry. Do tego wrócimy. I stąd to zainteresowanie takie, tylko w naszym regionie to kolarstwo było takie. Próbowałem tu w Rybniku, był taki... Kto był pana pierwszym trenerem? Właściwie pierwszym trenerem to już był Łukoszek LZS Czernica, ale ja próbowałem w Rybniku. Był taki pan Kiera, on był sędzią, ale też i tutaj prowadził klub. Ale myśmy sami na treningi i jakoś w międzyczasie powstała ta LZS Czernica w 58 roku, już w 57, w 58 roku od maja zacząłem tam treningi. Tam pan zaczął jeździć właśnie tam w roku jako zrzeszony. 1958 rok. To tam zaczął pan osiągać swoje pierwsze sukcesy w kolarskim peletonie, tak? No pierwsze to sukces to był na zakończenie prawie że sezonu. W 58 roku w Będzinie udało z kolegą biskupem w dwójkę jechaliśmy, ale na finiszu jednak ze mną przegrał na stadionie i to było pierwsze moje zwycięstwo. Nie liczę takich, gdzie szkolne, takie jakieś takie amatorskie wyścigi, ale już jako zrzeszony. To był pierwsze moje zwycięstwo. Zaczyna pan się liczyć w stawce najlepszych polskich kolarzy. Zostaje pan zauważony przez kolarską centralę, powołany do szkolenia centralnego. Upomina się o pana ojczyzna. Zostaje pan powołany do wojska i trafia pan do warszawskiej Legii. Czy to jest ten moment, gdzie dla pana zaczyna się duże kolarstwo?
Ona się zaczęła już w 59 roku. Wtedy nie było jeszcze takiej klasy juniorów, ale była licencja trzecia. I to mogli być 17-16-letni, no i 25-letni. Po prostu nie zdołali jeszcze... Czyli kategoria open. Tak. Taka otwarta kategoria. I tam w tej kategorii takich młodych zawodników, 20-latków, 18-latków, byłem przecież na Mistrzostwach Polski na 100 kilometrów i tu zaczęło się zainteresowanie. Także to już Rada Główna, Ludowe Zespoły Sportowe, a ja od samego początku w Ludowych Zespołach Sportowych w Czernicy i tak się zaczęła moja kariera, i że później w 60 roku już pierwszy wyścig przełajowy w marcu i byłem szósty czy dziewiąty, nawet nie pamiętam dokładnie, na szybko we Wrocławiu i tak się zaczynała ta kariera. A w 60 roku już z klubu Legii to już chodzili, no ty wrócisz do nas, ty przyjdziesz do nas. No i tak się stało, że tak zostałem powołany w 59 roku do... Właściwie w 60 roku do służby wojskowej, no i Legia jednak tam, prezesem Legii był. O pana się upomniała. Tak, i dostałem się do Legii. I tam się zaczęły sukcesy. W Legii jeździł pan do końca swojej kariery? Nie. Dwa lata wojska, a potem to były trudne czasy, gdzie bardzo chcieli, ale nie możemy ci, Józek, zagwarantować, tak do mnie mówił trener i prezes klubu Legia Warszawa, że nie możemy zagwarantować prędzej jak rok, dwa mieszkania w Warszawie i z kolei znowu Ludowe Zespoły Sportowe, ale już jak wrócisz z powrotem na miejsce, dostaniesz warunki, stworzymy, no i wróciłem i po dwóch latach w Legii. Wrócił pan z powrotem na Śląsk. Wróciłem z powrotem tak, na Śląsk. No i czego pan nie żałuje? Nie żałuję, bo jestem rodowitym Ślązakiem i tak jak, ten Śląsk... Tak. Czyli Godomy. Proszę? Czyli Godomy po śląsku. Tak. Czyli Godomy po śląsku. Od czasu do czasu mi się przydało pogodać. Ja. Poza programem będziemy gadać. No tak. Był pan tak zwanym góralem. Trzy razy zdobył pan Mistrzostwo Polski w wyścigu górskim. I tu to pytanie. Lubi pan góry, z tego wynika? Od samego początku lubię góry. Kiedy miałem takich pytań, bo setki pytań, jeszcze nawet w tej chwili gdziekolwiek spotkania, to jak się to stało. Więc ja zawsze tłumaczę to tym, ja nie wiedziałem, że w górach mnie idzie łatwiej, ale już w latach 60., nawet w 59 roku, kiedy spotkaliśmy się przed Mistrzostwami Polski w Wiśle, i tam jeszcze obydwaj gazdowie, Staszek i Kazik Gazda, i po te góry ja z nimi na treningu wyjeżdżam razem z nimi. To wiedziałem, że już będzie dobrze. W 60 roku, no to tam przegrałem przez defekt Mistrzostwa Polski i wtedy trenerem kadry był Nowoczek z Chorzowa i mówi, szkoda, że jakoś nie pomyśleliśmy wcześniej, bo ja potem solo chodziłem, po Gubie chodziłem solo i tak i w ucieczce i może bym był, już wtedy wygrał Mistrzostwo Polski, może bym pojechał i na olimpiadę, ale to już było za późno, bo w miesiąc później już była olimpiada. O to zapytam. W 1966 roku wygrał pan słynny dziś Tour de Pologne. Czy to zwycięstwo uważa pan za swój największy sukces w karierze kolarskiej? Samo jedno z nich, ale ja sobie jednak więcej cenię wyścig pokoju i wygranie dookoła Anglii w 66 roku, a w 64 roku Tour de l'Avenir. Mm-hmm. Etap, tam jednak, tak? Tam ścigałem się z zawodnikami, którzy w rok później, przykładowo, jakoś tak tak jakoś trafiło, że jechałem razem z takim Gimondi, późniejszym zwycięzcą, kilkakrotnym zwycięzcą Giro Italia i Tour de France. Wcześniej w
w amatorach, ale oni tam mieli tą możliwość, że mogli startować jako niezrzeszeni i z zawodowcami niektóre imprezy i niektóre w zawodowym. I tam jednak po górach tam wygrałem wiele, przegrałem górala, ale przez cały wyścig przegrałem na ostatnim etapie górala. A tak byłem cały czas takim góralem i z nazwą Góry. Trzy razy mistrz Polski. Reprezentował pan Polskę na Mistrzostwach Świata w 1961, 1963 i w 1966 roku. Które z tych mistrzostw najbardziej panu się podobały, z których pan ma najlepsze wspomnienia? Najlepsze wspomnienia to mam jednak 66, tylko to było w Niemczech na takim torze samochodowym, teren górzysty. Ja tego terenu nie znałem wcześniej i przygotowany. Nie było takiej możliwości jak dzisiaj zaopatrzenia zawodników, sprzęt zapasowy. No i umawialiśmy się tak, że z Polskiego Związku Kolarskiego odpowiednie zębatki, te tryby przywiozą na Mistrzostwa Świata i jechałem na takim obrocie, że ostatni podjazd odeszła mi czwórka zawodników i ja już nie dałem rady, chociaż lubię góry. I to był rok, gdzie już byłem znany w górach na całym świecie, bo wszędzie je wykrywałem. I dopiero walczyłem o miejsce tam gdzieś, ósme, ale niestety też mi zbrakło na finiszu i te ostatnie 50 metrów to tak mnie wyprzedzali, że dopiero zostałem 22. Ale w sumie te mistrzostwa 66 rok. Tak, bo tam byłem dobrze przygotowany. Tylko nie miałem odpowiedniego obrotu. Ja lubiałem bardzo szybko i lekko pracować w kurach na większych obrotach. To był dla mnie za ciężki obrót i nie dawałem rady. Panie Józefie, 4 razy brał pan udział w jednej z największych imprez sportowych ówczesnych krajów socjalistycznych, czyli wyścigu pokoju. Najlepsze miejsce, 17, zajął pan w 1963, później startował pan jeszcze w 64, 65 i w 1967 roku. Co roku maj zdominowany był przez wyścig pokoju, a miliony ludzi oglądało i słuchało codzienne transmisje. Jadąc w takim wyścigu było prawie równoznaczne z tym, że jest się popularnym i sławnym. Jakie ma pan wspomnienia z pana wyścigów pokoju? Z wyścigu pokoju przeogromne. To jest niesamowita rywalizacja, ponieważ jako całe swoją karierę kolarską to jest w amatorach. To dawniej się tak nazywało. Dziś amatorzy to są tacy z ulicy. Tak. Dawniej to byli i zawodowcy, i amatorzy, więc ta impreza dla amatorów, ona się była... Ona, myślę, że wtedy amatorzy nawet nie wiem, czy nie byli mocniejsi niż zawodowcy. No właśnie. No właśnie. Ja powiem dlaczego. Amatorzy tak trochę teoretycznie, tak, bo wiadomo, że ja jako też zawodnik byłem amatorem, ale tak naprawdę myśmy tylko... naszym zajęciem był sport, tak? Także myśmy tak. Nie byli amatorami, nie chodzili na treningi, to pewnie również z panem podobnie było po pracy, tylko to była ta praca, a wiadomo, układ był tak podzielony, że w tych państwach socjalistycznych, czy to zakłady pracy utrzymywały sportowców, czy wojsko, czy no w tamtych czasach milicja, nie? Też. Tak, no przecież ja mam kilku zawodników, pamiętam kilku zawodników z wyścigu pokoju, że później spotykaliśmy się na Tour de l'Avenir, a później oni wygrywali, no na przykład Jensen, mistrz świata. Mm-hmm. Z nim jeździłem, Ritter, mistrz świata rekordzista świata na godzinne rekordzista świata na torze. Jechaliśmy w wyścigu pokoju. Wielu zawodników jechało w wyścigu pokoju. Później spotykaliśmy się tam przypadkowo. Oni już jako zawodowcy przypadkowo się z nimi spotykaliśmy. Sferc. Wielu, wielu zawodników takich było. Wyścig pokoju, ale tak. Czy również z pokoju?
Mówię o tych potyczkach z Rosjanami, słynnych, o, nie wiem, czy to prawda, że okładaliście się pompkami rolnymi, czy to To jest taki przypadek, że zawsze jeździliśmy, nawet w Tour de l'Avenir, musieliśmy mieć dwie guby zapasowe pod siodełkiem, no i pompkę oczywiście z sobą. I ta pompka była zawsze taka do dyspozycji, że tam się komuś wygrażało, jak nie przestaniesz, to pompku. To było takie tradycyjne, a dawniej jeszcze te nasze polskie pompki aluminiowe, bo później już plastikowe, to nie miało znaczenia. To było takie powiedzenie się zrobiło. Jasne. Czy był pan popularny wśród kibiców i czy jest pan do dziś rozpoznawalny? Nie wszędzie, ale jednak jak się gdziekolwiek jest, to przypominają to tylko, albo ktoś wypowie jakie nazwisko, no to jednak pamiętają. Ach, ja wiem, może z 2 lata temu, 3 lata temu jakieś takie spotkanie było w Gliwicach i nieżyjący już profesor Zebala. Uh-huh. Przedstawiałem mnie też. Lekarz. I panie profesorze, pan Gawliczek, a mówi, to ten góral mówi, to jest pan? No tak, były. Ale wie pan, ja panu powiem tak, że ja rozmawiałem z kimś na temat tego dzisiejszego programu i powiedziałem, że będę miał Józefa Gawliczka w programie, to też powiedział, a to przecież ten, co wygrywał wszystkie wyścigi górskie. Także jest pan na pewno do dziś szanowany za to, co pan osiągnął w sporcie, no i z tego się cieszymy. A jak mówimy o pana sukcesach, nie można pominąć pana zwycięstw w dużych wyścigach dookoła Anglii, o których pan wspominał już, Serbii, Rumunii. Czy rok 1966 był najlepszy w pana karierze sportowej? Wygrał pan 2 duże tury, Tour de Pologne i Mistrzostwo Polski. Tour dookoła Anglii i pierwszy raz zdobył pan tytuł mistrza Polski w kolarstwie górskim. Tak. Najlepszy rok, tak? To był wybitny rok, jak nawet sam nie wiedziałem, ale panie redaktorze, jak tak analizuję różnych zawodników, a interesowanie to jest niemożliwe, żeby się sportem nie interesować i tak ciągle też myślę nad trenerami. Te różnego rodzaju zmiany, kiedy w kolarstwie Heniu Łasak został trenerem kadry, było to dosyć takie zdecydowane. Zwezł nas wszystkich starszych, z was rezygnuje, a ciebie, Józek, chcę poprosić do mojego pokoju na rozmowy. Mówię, co będzie? Czy będę dalej się ścigał? On mi mówi wprost. Słuchaj, no. Jesteś mi bardzo potrzebny, ale wyścigu pokoju ja się nie widzę. Jednak czy zdecydujesz się być na zgrupowaniu, które będę prowadził? I ja mówię tak, pod warunkiem. Na jaką imprezę mnie przez... Ponieważ to był kolega również z szosy. Myśmy się razem w 60 roku, 61, my się razem ścigali. I mówi, a gdzie byś chciał pojechać? Ja mówię... Odpowiada mi Anglia, bo ja już wcześniej byłem w Anglii, no ale tam był taki układ, że kolega był bardzo wysoko, był później liderem pokorny i trzeba było jechać już na lidera. I to był wybitny trener Heniu Łasak i mówi tak, czy będę miał wolną rękę? Tak, bo jesteś mi potrzebny, ty masz wpływ na zawodników, i ja potrzebuję, żeby stworzyć drużynę. I to się udało Łasakowi. Ja zrobiłem to, co on chciał i to on zrobił to, co ja chciałem. I wtedy ten rok był wyśmienity dla mnie. Ja skończyłem dookoła Anglii, może mogę powiedzieć, no nie w pełni sił, ale skończyłem to i ja się czułem jeszcze dobrze. Później Tour de Pologne,
rozpoczynam pierwszy, drugi etap. Młodzież wchodziła. Młodzież chodziła, tempo ogromne nadawali. Do tej pory jeszcze nie ma pobitego rekordu szybkości. I oni nadawali to duże tempo, a ja sobie pomyślałem, tak, świetnie robicie, bo przyjdzie ten czas, to jednak jakby nie było 9 etapów. Gdzieś tam jakieś słabości was dorwią i wtedy ja spróbuję moje siły. Tak się też stało. I skończyłem wyścig z wygranym, zdecydowanym. I również podkreśliłbym to, że jednak ludowe zespoły sportowe pod kierownictwem Tropaczyńskiego, trenera, potrafiliśmy być taką grupą rodzinną. No, myśmy się potrafili tak szanować jak rodzina. I to pomagało, że wygrałem, a kiedy Bogdan Tuszyński zadaje mi pytanie, jak się czuję po zwycięstwie, ja mówię, panie Bogdanie, gdyby za tydzień powstała następna impreza etapowa, to też bym ją wygrał. Byłem taki pewny siebie, bo wygrałem ten wyścig i ja się nie czułem zmęczony, tak jak po niektórych imprezach po wyścigu pokoju, nie czułem się zmęczony. Taki wspaniały rok był, czego już później nie mogłem już dojść do takiej formy. Panie Józefie, myślę, że jest pan zadowolony ze swojej kariery kolarskiej. Budzi respekt pana etapowe zwycięstwo w Tour de l'Avenir. Jak pan wspomniał o prędkościach, wyścigi kolarskie to duże prędkości, a co za tym idzie wypadki, kraksy. Czy w pana karierze też się takie rzeczy zdarzały? Brał pan udział w takich kraksach? Tak. Otóż w 1967 roku ja miałem jedyny z tej starszej grupy zawodników z trenerem Łasakiem. I jednak po tych eliminacyjnych takich wyścigach we Francji, no, ja nie byłem brany pod uwagę, a było nas tam 9 zawodników i ja jeszcze paru innych, tylko szóstka mogła jechać w jednej drużynie. Byliśmy w francuskich drużynach. Ja też byłem w takiej francuskiej drużynie i tam była taka wspaniała ta drużyna, że nawet nabawiali mnie do każdego finiszu. Ja tego nie znałem. Po prostu jadę. Szykuję się do jakiejś innej imprezy. Wiem, że w wyścigu pokoju nie pojadę, ale po tych 6 etapach to się wszystko zmieniło. Ta drużyna mnie tak podwoziła, że ja wygrałem aktywnego górala i Łasak mówi, że musisz pojechać w wyścigu pokoju, jesteś bardzo dobry, ale oszczędza się, żeby ten wyścig wypaść dobrze, będziesz bardzo potrzebny w górach. I kraksa na etapie do Szczecina, z Poznania do Szczecina. Nie pamiętam już dokładnie, ale w każdym bądź razie kończył się wyścig. Ogromna kraksa. A ja byłem pod efekcie i wjeżdżam pełną szybkością między tymi samochodami i widzę, jak już tyle zawodników leży. Ja nie zdążyłem wyhamować i uczestniczyć w tej kraksie. Rower się jakoś zaczepił o coś i złamana ręka. W tym wyścigu byłem bardzo mocnym zawodnikiem i myślę, że to byłby dla mnie najlepszy wyścig pokoju. Z tego, jak słyszę, jak pan opowiada o kolarstwie, domyślam się, że w dalszym ciągu pasjonuje pana kolarstwo. Oczywiście, tęsknię za tym i martwi mnie to, że w naszym regionie, no to przecież LZS Czernica były takie czasy, że byliśmy taką silną grupą, nie mówić na Śląsku, ale w ogóle i w Polsce. Przecież Jochym, a później i Porwo, który został w Szwecji, to był kandydatem. Ja myślałem, że w 1964-1965 roku pojedzie z Czernicy dwóch zawodników. No ale on młody zawodnik, ja mógł jeszcze w 1964 roku, to było niemożliwe, żeby pojechał tak młody człowiek w wyścigu pokoju i został w Szwecji. No i do tej pory mamy tylko kontakt, ale macie. Ale szkoda, że go nie ma.
Szanowni Państwo, dziś w studiu telewizji TVT moim gościem był znakomity kolarz Józef Gawliczek. Panie Józefie, serdecznie dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia i udział w programie Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu. Życzę panu przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję panie redaktorze, bo jest mi ogromnie miło, że rozmawiam z olimpijczykiem, a ja nie miałem tego szczęścia, żeby być na olimpiadzie. Cieszę się ogromnie, że z naszego regionu jednak byli olimpijczycy i jest mi bardzo miło z panem rozmawiać. Mi również i jeszcze raz dziękuję bardzo. Jest również mi bardzo miło rozmawiać z tak znakomitym sportowcem, jakim pan jest, pan był, a z ducha jest pan do dziś w najlepszej formie. Proszę Państwa, wspólnie z telewizją TVT zapraszam wszystkich widzów do oglądania następnego odcinka Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu. Moim gościem będzie piłkarska gwiazda Górnika Zabrze i reprezentacji Polski, pan Stanisław Oślizło. Oglądajcie nas w TVT. Jeszcze raz panie Józefie serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Sponsorem programu był Tauron, sprzedawca instalacji fotowoltaicznych.